Wprowadź kod i odbierz 10 zł rabatu na stronie arsen.pl. Fiddlestick pod milionera, aka biznesman Fiddlestick. No dzisiaj widzowie zestawienie dosyć ciekawe, dosyć kontrowersyjne wręcz bym powiedział, ponieważ takiego fiddla przenigdy nie widziałem i przenigdy nie grałem, ale to jest wasza głównie propozycja, żeby takie runki zagrać. Dlatego zagramy sobie dzisiaj runki typowo przedstawione pod First Strike'a, czyli połączenie idealne dla fiddla, żeby rozpoczynać walkę jako pierwsi, bo dzięki temu jesteśmy w stanie wyfarmić chore po prostu przeliczniki naszej gotówki i zarazem mieć jeszcze szybciej nasze przydatne przedmioty. Oraz dodatkowo pozwoliłem sobie sam z siebie dodać Eyeball Collection z Ultimate Hunterem, żeby jeszcze szybciej mieć te potencjalne przydatne umiejętności, a zwłaszcza super umiejętność, żeby oczywiście częściej stakować naszego First Strike'a. Pozostałe elementy są bezmienne, tutaj oczywiście w inspiracji dodajemy Future Market, żeby się zadłużyć, Cosmic Insight, żeby skracać czas odnowienia naszych przydatnych itemów typu Rocket Belt czy chociażby Zonia, dlatego spróbujemy przetestować to zestawienie. No i możecie napisać w komentarzu, ile obstawiacie, ile jestem w stanie takim Fiddlestickiem w przeciągu, nie wiem, 25-30 minutowej gry zadać obrażeń. A jeżeli chodzi o Cleara, to Cleara wykonamy sobie takiego klasycznego, czyli zaczniemy sobie od strony redside'owej, powoli zmierzając w dół, realizując po kolei golemki, raptory, a potem zrobimy cały blueside. Ja zdaję sobie sprawę, że w tym momencie mogę wykonywać dwa kampy naraz, czyli mowa tutaj o redzie oraz raptorkach. Niemniej jednak liczyłem na to, że Twitch czy jakakolwiek Luxana mi pomogą. Random Bruce tak grał. Mówisz mianowicie pod First Strike'a, no to przenigdy Random Bruce'a nie widziałem na tego typu runach. Zawsze widziałem go pod jakieś graspy i defensywne fiddlesticki, które są grane na alei. Więc, no szczerze mówiąc, jest to ciekawe. Nigdy o tym nie słyszałem. Wrogowie są mi na fiddlu. To jest akurat piękna postać, którą można cosplayować dniami i nocami. Co jest grane? Dzisiaj gramy Fiddlesticka pod zestawienie First Strike'owe. Akurat początkowo to nie jest akurat mocno odczuwalne, ponieważ sam siebie Fiddlestick rzecz jasna jeszcze nie ma żadnych potencjalnych, nie wiem, skrótów czasów odnowienia obuwia, czy chociażby, nie wiem, zadłużenia się w sklepie. No powiem szczerze, te runki wyglądają legitnie na papierze, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce. Aktorki PH dobrze naśladują Fiddlesticka. Oj, oj. No jest to ciekawe porównanie, z którym po części można się zgodzić. Wiadomo, ten gameplay akurat będzie strasznie nudny aż do momentu, kiedy nie osiągniemy Ultimate'a, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, nie wiem, one-shotami i tym podobnymi sprawami, to niech najlepiej sobie przewinie materiał do późniejszego etapu, no bo teraz w tym momencie na Fiddlesticku za wiele się nie zmieni. Po prostu postaramy się za wszelką cenę podrejdować z przeciwnikiem, ale są raczej marne szanse, że z tą Belwę zwyciężę. Chociaż na dłuższą metę, jak ją tak trochę poposysam, to Imo chyba powinniśmy zwyciężyć. Powiem teraz niby powinienem przestraszyć i ją wyssać, ale wiecie co zrobimy? Zginiemy jednak od tej, od Katariny, żeby tej potencjalnie Belwet nie dawać fraga. Powiem szczerze, że gdyby na dłuższą metę ta Katarina nie zeszła odpowiednio w czasie, to raczej moglibyśmy wygrać na tą Belwet, ale niestety się nie udało, także cóż. Początki bywają trudne, ale nie martwmy się, jak to się mówi, late is nasz. Zagrasz hybrydę Kayna? Nie no, już to graliśmy, drogi widzu, na tym na kanale, to zachęcam po prostu do zobaczenia dokładnie co się na kanale znajduje, bo tam takie treści są już od dawna. Jak mam być szczery, to ten First Strike działa o dziwo dobrze dla Fiddlesticka, bo nawet jeżeli kogoś nie obijemy za pomocą R-ki i tym podobnych spraw, to zawsze E możemy fajnie trafić. Dobra, wyszło chyba Cox, bo prawdopodobnie Yasuo powinien ją zabić. No tak jak myślałem. Dobra, jestem niby na pinku, ale oni mnie nie widzą. Także Cox. Teoretycznie jestem w stanie go zabić, bez żadnego kłopotu. O, jeszcze nawet może się uda double killa zdobyć. Także kozacko. Ej, niby to było śmieszne, bo z jednej strony przeciwnicy posiadali tutaj pinka, którego zresztą widzicie na ekranie, ale zarazem przeciwnicy byli tak mocno skupieni na bocie, że nawet nie dostrzegli mojej postury. Błędy przeciwnika trzeba wykorzystać mądrze, dlatego tym sposobem zdobyliśmy double killa i jednocześnie bardzo fajnego shutdowna na przeciwniku, dzięki czemu będziemy mieli jeszcze szybciej nasze kluczowe przedmioty. Dobra, ciekawe czy mnie przeciwnicy widzą. Teoretycznie jeżeli Lux bardzo ładnie wybejtuje tutaj przeciwnika i ten Draven podejdzie tak blisko, to możemy go zaorać za pomocą prostego combo. Tylko niestety widzę, że przeciwnik to tak... O nie, dobra. Padł akurat, to ciekawe. Myślałem, że on jakimkolwiek stopniu jeszcze przeżyje i zdąży uciec, nie wiem, spali flesza czy jakieś heal'e i tym podobne, ale
Opłaciło się w takim razie tutaj stanąć. I od razu zakupimy sobie pierwszy item. Plus wydaje mi się, że za chwilkę będzie nas stać na kolejne przedmioty typu Dark Seal. Mam pytanie, kiedy nurkować pod turetem, bo mam z tym bardzo duży problem. Musisz mieć przede wszystkim kilka minionów pod turetem. Nie może być na przykład 2 minionki czy tam 3. Tylko musi być co najmniej z 5 AK-6, żeby ta akcja faktycznie była taka dynamiczna i zarazem jeszcze można byłoby uciec na minionkach. Musisz mieć określoną ilość HP. Nie możesz mieć na przykład tyle HP co Draven, żeby dive'ować przeciwnika. No bo tak szczerze, albo się poświęcisz za przeciwnika, albo tak naprawdę nic nie zdobędziesz. Dlatego polecam zawsze mieć okolice 70% HP-ków. No oczywiście zależy na jakiej postaci, bo jeżeli mówimy o tanku, to jest to serio dużo. Czyli 70%, to myślę, że to ze spokojem powinno ci wystarczyć. I cyk. Krokiem numer 3 uważam osobiście najlepszym krokiem jest wyczekanie przeciwnika wszystkich umiejętności, czyli jeżeli do niego się dosłownie przytulasz, czyli nie używasz swojej kompletnej umiejętności, a zarazem idziesz w kierunku wroga, to on pod wpływem impulsu nerwowego zużyje wszystko po kolei. Dlatego na dłuższą metę polecam nie używać swoich kompletnej umiejętności, tylko poczekać, co zrobi przeciwnik. Dlatego jeżeli spełnisz te wszystkie 3 podpunkty, to powinieneś nie martwić się totalnie żadnym dive'em, nie powinien być dla ciebie żadnym zaskoczeniem. Podpunktem 4, który można dodać dodatkowo, to sojusznicy obok ciebie. No wiadomo, że czasami taką akcję powinno się zrealizować razem, a nie tylko i wyłącznie w trybie solo, więc wiem, że to też ma lekki wpływ, ale jeżeli samemu jesteś w stanie zrealizować pierwsze 3 podpunkty, to możesz dive'ować przeciwnika, czy to na topie, czy to na bocie, bez żadnego kłopotu samemu. Czemu Fiddlesticks z First Strike'em? No bo widzowie mnie zaproponowali, żeby taką strategię sobie zagrać pod Fiddlesticka i wygląda to na początku o dziwo dobrze. Już wyfarmiliśmy 150 zł z przeciwnika i praktycznie mimo to już posiadaliśmy 0,1 na początku, to nagle teraz posiadamy 8 udział w zabójstwie. I mam wrażenie, że przeciwnikowi realizuje Drake'a. Bo tak jakoś stoję teraz na wardzie i no właśnie, zaraz przyjdzie tutaj przeciwnik. Już myślałem, że ona mi to zabierze, tak szczerze. Dobra, przeflashujmy sobie na spokojnie, żeby nie tracić czasu. O kurde. Chciałem powiedzieć, że mogę ją złapać, ale niestety chyba mi się już nie uda. Jak ona to we mnie obróci, to jestem w stanie to wygrać. No tak jak zresztą widzicie. Co sądzisz o spellbooku na Fiddlesticku? Spoko runka. Kiedyś pamiętam w sezonie chyba 8, nie chcę skłamać, testowałem to na Fiddlesticku i to ma jedną uniwersalną zasadę, ponieważ za każdym razem, kiedy zmieniamy sobie przydatne czary na Fiddlesticku, to od razu po wykorzystaniu Ultimate'a możemy wykorzystać drugi. I pamiętam, że Koreańczycy kiedyś tak rozgrywali swoje rozgrywki rankingowe na tym Fiddlesticku, że najpierw na przykład odpalali Ghosta i chwilę przed użyciem Ultimate'a no, zabierali sobie Ghosta i używali na przykład Flasha. I dzięki temu mieliście lepszą mobilność, bo na Ghostie się rzecz jasna resetowaliście, a poza tym jeszcze posiadaliście Flasha i mieliście darmową inicjację przeciwnika nie tylko pod względem Flasha, czyli tego błysku, ale zarazem prędkości ruchu. I to działało dosłownie przez chyba kilka miesięcy, aż potem to ostatecznie trochę ponerfili, no niestety wyszło jak wyszło. Dobra, kupmy sobie kolejne przedmioty, jakimi są pierwsze fragmenty Zoni oraz fragment mojej medżajki. To wydaje mi się, że tą medżajkę możemy ze spokojem stakować w tej rozgrywce, bo przeciwnicy nie są naprawdę problematyczni, a sama Zyra posiada już 7 deadów, a to skutkuje tym, że możemy genialnie wykorzystywać m.in. staki medżajki albo nawet i staki tego Dark Seala, żeby wzmocnić swoją osobę. Dobra, widzę, że jest Katarinka tutaj. Powiem, skontrujemy lekko swoim ultem. Chciałem powiedzieć, że skontrujemy ją swoim ultem, ale niestety nie wyszło. No kurde, serio. Kościu, padaj. 5 HP, Timo, pomóż, proszę. Jak będę mieć W aktywne, to od razu mogę ją wysadzić, ale... Timo, proszę cię. Ciekaw jestem, czy możemy ją hitnąć przez ścianę. Naprawdę ty nie widzisz takich rzeczy? Kościu. Popiął naprawdę 5 HP. No dobra, może się uda chociaż zdobyć asystę, nie? Ja to w sumie mogę tankować, jak teraz tak na to patrzę. Ale wysadzicie coś? Aha. Czyli widzę, że nie posiadam drużyny. I to jest właśnie, widzowie, argumentacja, że nie warto śledzić waszych teammate'ów. No bo niestety teammate'ci przenigdy wam nie pomogą. No chyba, że są teraz oczywiście gotowe fragi, to jak najbardziej. Czy wiesz, jak włączyć tą czarną obramówkę wokół postaci? No to chyba w interfejsie LoL'a byłoby dostępne, tak mi się przynajmniej wydaje.
Naprawdę? Cox? O, Belwet idzie... Jezus Maria, to jest naprawdę ta Belwet typowo pod tanka. To jest tak drażniący widzowie build, bo my jej nie złanshotujemy, bardzo mocno pobijamy, ale ostatecznie nie złanshotujemy. Więc jak ona połapie te wszystkie reseciki na między innymi na przykład Luxance czy chociażby Teemosie, to wydaje mi się, że totalnie nie mamy szansy, żeby to pokonać w lejcie. Zwłaszcza, że to samemu może zrealizować na Shora, to też jest dopiero hit. Co sądzisz o spellbooku w sensie trybie? No powiem w skrócie, ja nie gram tego typu spraw i jakoś mi z tym dobrze. Więc na dłuższą metę nie wiem, co mogę sądzić o tego typu sprawach, bo po prostu mam gdzieś takie rzeczy. Tak serio, serio, po prostu stwierdziłem, że takie tryby w LoLu nie są totalnie dla mnie. I jakoś największą frajdę sprawia mi rankę dziki. Czym najlepiej wyjść z brąza? Czymś mega prostym. Czymś, z czym nie będziesz totalnie grać pod, nie wiem, mechanikę. I będziesz klikać kilka, nie wiem, przycisków typu 3 i będziesz w stanie kierować gierkę. Jeżeli masz grać typowo mechaniczną postacią i klikać w teamfightie 30 przycisków w odpowiedniej kolejności, to o niczym nie świadczy, bo moim zdaniem to też nie będzie za bardzo skuteczne w rękach początkującego gracza. Poruszasz się ledwo co po mapie. Zakładam tak, bo oczywiście możesz być brązem. No to na dłuższą metę jednak postacie proste są o wiele lepsze. No bo wiadomo, tanków to się w tych dzisiejszych metach nie powstrzymuje aż tak łatwo. Dlatego w rękach brąza taki typowy, nie wiem, Nuner z Sunfire'kiem, jakiś Amumu, czy chociażby Zac jest najbardziej priorytetowy. Przynajmniej według mnie. Możecie się oczywiście z tym nie zgadzać, bo widzę, że inni proponują jakieś inne postacie. Wiadomo, każdy jest oczywiście indywidualistą w tej kwestii. Ale ja bym w największym stopniu polecał jednak tanki, bo serio są proste. Taki Fiddlestick też jest naprawdę banalny i zobaczcie, czy on posiada mało HP? Wydaje mi się, że nie do końca, no bo co? Posiadamy 2300 HP-ków w niecałe 23 minuty rozgrywki i zarazem teraz wycofamy się od razu po kolejny przedmiot, jakim jest m.in. Magicka i złożymy sobie na przykład Shadow Flame'a, żeby też zachować standardy naszego AP, ale jednocześnie być też lekko tankiem. Dlatego tym sposobem nasz Fiddlestick, widzicie, posiada ponad 2500 zdrowia, ale jednocześnie też posiada ponad 100 armora, przez to taka Belwet, mimo iż się nafidowała, to i tak nie za dużo mi bije. Jeżeli zrobimy tutaj jakąś fajną pułapkę na przeciwniku, to jest spoko. Na dłuższą metę to mogę za... O! Go! Najpierw to Belwet wyeliminujmy, bo szczerze mówiąc, to jest najgorsza przeciwniczka. Widzicie, za każdym razem, kiedy nawet jesteśmy w stanie odpalić jedno proste combo, to wysadzamy każdego dosłownie i mamy szansę comebackować, nawet jeżeli byśmy byli 0 do 5 czy coś takiego. Więc polecam też takiego Fiddlesticka zagrać, bo czy to jest ciężkie trafić w odpowiednim momencie jedną kluczową umiejętność? No chyba raczej nie. Michael, co u ciebie przez ostatnie 2 tygodnie było, bo niestety mnie nie było u ciebie na live'ie? No trochę zachorowałem. Nie powiem, że to jest taka lekka choroba, ponieważ miałem jakąś... nie wiem, grypę, miałem jakieś uczulenie, czy kij wie co. Nawiązałem też współpracę z pewną marką, jaką jest Alsen, do którego was serdecznie zapraszam, żebyście zobaczyli sobie sprzęty gamingowe, jakie oferują za naprawdę śmieszne ceny. No i takich pozostałych rzeczy, co się u mnie mogło zmienić przez 2 tygodnie, to w sumie tyle, no bo też nie wiem, czy to widziałeś, czy też nie do końca, że bardziej skupiłem się teraz na jakichś innych aspektach, jakimi jest, nie wiem, koreańskie wymysły. To jest taka seria, która jest głównie oparta na bawieniu się metą. I na przykład dzisiaj gramy sobie Fiddlesticka pod First Strike'a, który wygląda naprawdę interesująco, tylko trzeba mieć oczywiście drużynę. Patrząc na ten team comp, to powiem wam tak. Musimy inicjować za każdym razem jako pierwsi. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o runkę First Strike, którą posiadamy, tylko serio. Jeżeli przeciwnicy inicjują jako pierwsi walkę, to od razu jesteśmy na pozycji straconej, bo to my możemy jako Teemo, Twitch oraz Lux rozpocząć jako drudzy. Albo dostajemy one-shota, albo po prostu szybki FF i tyle. Teemo Fiddlestick jest useless teraz? No raczej win ratio i jakieś tam inne aspekty tego nie udowadniają. Sama postać siebie ma tak genialną erkę, że zobacz, najbardziej nafidowana osoba u nich w teamie dostaje praktycznie one-shota znikąd i bardzo łatwo może comebackować rozgrywkę na swoją korzyść kosztem jednej prostej umiejętności. Dlatego jeżeli dobrze potrafisz się ustawić i użyć erkę na przykład na 3-4 osoby, to jesteś w stanie wygrać.
Kaylee RK. Kaylee nie mogła użyć Ultimate'a, ponieważ dostała efekt Silence'a, czyli efekt uciszenia, który mamy dostępny na E, a poza tym została przestraszona przez mojego Fira. Dlatego koniec końców nie mogła kliknąć tej umiejętności specjalnej. Też bym się zdziwił, gdyby mogła, no ale ostatecznie tego nie klikła, także życie. Ten efekt First Strike'a też jest bardzo dobry, bo nawet jeżeli nie zabijasz przeciwnika albo wiesz, że trochę ci brakuje do one-shota, to możesz sobie o wiele szybciej itemy wyfarmić. Dlatego ten Fiddlestick jest taki bardziej ekonomiczny i zarazem bardziej safe, no ale wiadomka, różnie z tym bywa. Czy dostanę tokeny za evencik? Ja nie mam pojęcia, widzowie, kiedy ten event naprawią. Ja już niejednokrotnie wam mówiłem, śledźcie po prostu wszystkie informacje na ten temat, bo na dłuższą metę to, no, Riot akurat zawinił, to pewnie to wszystko naprawi. Dlatego polecam śledzić Twittera, czy między innymi jakieś tam reddity, gdzie Riot Games na bieżąco informuje graczy, co w związku z jakimiś tam aktualnymi zmianami, czy aktualizacjami, czy nawet i błędami, więc po prostu prześledźcie ich, że tak powiem, te wszystkie social media, a będziecie wiedzieć, czy dostaniecie tokeny zwrotne, czy też nie do końca. I patrzcie, Kaylee, zabicie, podejście numer 2. W tym samym miejscu nabrała się identycznie. I ostatnio filmem z First Strike'em 2500 zł zdobyłem. No ja zdobyłem aktualnie 1166. To daleka droga niestety do twojej osoby. To chyba, że akurat patrzyłeś na ten licznik, to ja łącznie zadałem 1500. Bo być może Marcin pomyliłeś statystyki, ale tak na ten moment to 1166 zł wyfarmiłem i trochę jeszcze daleko do twojego wyniku. Ale postaram się to nadrobić. Ojojoj. Raczej marne szanse, że tu przeżyję, więc trzeba przedłużyć ile wlezie. Dobra, z racji na zaistniałą sytuację, to wydaje mi się, że teraz kupimy sobie jako ostatni item prawdopodobnie Banshee. Popatrząc na to, że ta Katarina nas serio one-shotuje za pomocą jednej prostej umiejętności, to wydaje mi się, że skontrowanie tej umiejętności serio będzie kluczowe w m.in. teamfightie. Dlatego teraz zaopatrzymy się w m.in. taki bardziej defensywny, ale zarazem ofensywny przedmiot. I na samym końcu prawdopodobnie zamienimy sobie tą wspomnianą wcześniej medżajkę, która była serio broken przez długi okres całej rozgrywki, na m.in. jakiegoś Rabadona, czy jakieś takie może Horizon Focus albo Relike. Bo tak szczerze mówiąc, to tak tacy teammate'ci, którzy są w enemy, no to powinni dostać ten efekt slowa, żebyśmy go częściej na przykład obijali za pomocą m.in. Ultimate'a. Chyba, że przeciwnicy będą mnie cały czas gonić. To też jest pewny minus. Dobra, jeżeli odpowiednio wyczekamy przeciwnika, to nie powinniśmy się w żadnym kontekście bać. Bo tutaj zero sobie zabijamy bez żadnego kłopotu. Aha, przeciwnicy już to zdobyli. Ciekawe. If you know what I mean. O, ale ładnie się poświęciła. Kozacko ta Luxana zagrała, bo teraz ładnie zbejtowała dwóch oponentów i zarazem, no co, nawet jak przeciwnicy mieli na Shora, i tak nie byli w stanie uciec. Dlaczego Relike'a pewnie spytacie? Bo efekt slowa może po części wykierować teamfight ze względu na właśnie te spowolnienia. Ja wiem, że ten element nie ma akurat największej ilości AP, ale z drugiej strony, no, trzeba też trochę ryzykować innymi efektami niż soczystym ability power. Jezu, ta ultimate Belvet jest naprawdę przerażający. Ale udało się na szczęście zabić, także nie ma co narzekać. Jak jesteśmy w stanie zabić Belvet, to jesteśmy w stanie wygrać teraz cały teamfight, bo przeciwnicy nie posiadają dosłownie żadnych aspektów carry, to posiadają jedynie Zyrę, która, no, robi 0-15. Także o czym my tutaj mówimy, widzowie? No, tak jak mówiłem. Tylko nie rozumiem do końca, czemu Teemo splituje w momencie, kiedy my się bijemy. Ale okej, okay, może to też jest jakaś taktyka na sukces. Na low elo OP jest Samira między innymi. No oczywiście, że tak, ta postać jest giga OP. Oj. Kurde, chyba... A nie, przeżyję. To prawda, na mega farcie udało mi się tą zonę kliknąć, ale widzicie, robimy oro, trzy postacie wysadzamy praktycznie za zero, no bo pozostali sojusznicy niestety umarli sami z siebie, więc co... Jak Yasuo tutaj też przeżyje, to będzie naprawdę super. Rip life? Co wy gadacie, że rip life? Ile HP? Kurde, czemu ja HP-ków nie widzę? Na tak na dłuższą metę, to my z tą Belvet to chyba tak nie wygramy teamfightu. Chociaż, dobra, udało się zmiażdżyć.
Dobra, super. Byłem pewny, że ta belwę to dziwo przeżyje, ale całe szczęście udało się ją pokonać. Myślę, że teraz nadeszła chwila, żeby zamienić swoje buty na full AP przedmioty. Bo spoglądając na to, że teraz nadchodzi określony teamfight, no to nie możemy sobie pozwolić na jakikolwiek błąd. Więc jeżeli dobrze zainicjujemy walkę, to obuwie lepiej sprzedać i kupić typowo Rabadona, żeby jeszcze szybciej przeciwnika wysadzić. Więc jest to bardzo YOLO taktyka, ale możliwe, że się uda ją wykorzystać. No i widzicie, sama Katarina dostała ponad 3000 obrażeń. I wydaje mi się, że powinniśmy ten teamfight zwyciężyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. No zobaczcie, one shot Katariny spowodował nagłe po prostu braki w teamfightie. I dzięki temu zrobiliśmy nawet i Ace'a za 0. To skutkuje tym, że raczej już więcej nikogo w tym meczu nie zabijemy, ani nawet i nie będziemy asystować. Także co wam powiem. W skrócie, Fiddlestick jest naprawdę nie do powstrzymania w tym aktualnym patchu. Też jego pozytywne win ratio nie występuje bez powodu w rozgrywce. Także łącznie ze statystykami 17-4-22 zakończymy sobie to spotkanie i od razu przejdźmy do podsumowania, bo aż mnie ciekawi, ile damage'a zadałem moim przeciwnikom. Powiem wam szczerze, że rozgrywka była naprawdę trudna pod względem zadawanych obrażeń, ale dzięki temu, że wytrwaliśmy do samego końca i odpowiednio sprzedaliśmy buta w odpowiednim czasie, no to zdobyliśmy kluczowe obrażenia. No i co wam mogę powiedzieć? Ponad 60 tysięcy obrażeń w ponad 40-minutowej rozgrywce chyba mówi samo za siebie. Tą belwę, która o dziwo była w mecie i faktycznie była tankiem, to spływała na jeden hit albo nawet jednego ultimate'a. No i zrobiliśmy ponad dwukrotność jej obrażeń. Dlatego tym sposobem polecam wam takiego Fiddlesticka spraktykować pod to zestawienie, bo chyba wam udowodniłem, że warto nim grać w aktualnym patchu. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z kolejnymi tego typu odcinkami oraz częściej wpadajcie na transmisję na żywo, gdzie nagrywam tego typu przysmaczki. Także do zobaczenia następnym razem. We'll be right back.